nowych, nowoczesnych, ekologicznych radiowozów. Dzisiaj z nami jest obecny zastępca komendanta wojewódzkiego Policji od spraw logistyki, inspektor Rafał Stanisławski. Proszę panie komendancie, jest z nami również prezes wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pan Maciej Stefański oraz naczelnik transportu podkomisarz Jarosław Gajos. Ja bym może panu prosił tu na gdzie ja stoję na tło radiowozu, a ja już będę odchodził i na początek oddam głos panu komendantowi. Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam serdecznie pana prezesa. Witam oczywiście naszych policjantów, którzy służą i chronią. Szanowni państwo, dzisiaj mamy przyjemność przekazać w użytkowanie pojazdy służbowe nowe, niskoemisyjne. Powiem w ten sposób, że codzienna służba powoduje to, że nasze radiowozy pokonują setki tysięcy kilometrów. To skutkuje tym, że wymagają stałej wymiany, w tym modernizacji. Między innymi mamy na uwadze systemy wspomagające bezpieczeństwo samych policjantów. To jest bardzo istotna rzecz i tu muszę i chcę państwu powiedzieć, że wielkie ukłony w kierunku pana prezesa w związku z tym, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zakup pojazdów hybrydowych. Jest to dla nas raz, że duże wsparcie z uwagi na koszty, ale przede wszystkim taki postęp technologiczny. Miło, że Wojewódzki Fundusz mógł pomóc, bo przecież weszliśmy w program Bezpieczny Ekologiczny Patrol i no, muszę powiedzieć o cyfrach, bo z Wojewódzkiego Funduszu przeszło prawie 500 000 zł i uważam, że to będzie ograniczało emisję CO2, dwutlenku węgla, co jest bardzo istotne, bardzo ważne. I to jest tak jakby pierwszy element, a drugi element bezpieczeństwa, no są to super samochody. Mam nadzieję, że ja w pułapkę mandatową nie wpadnę i będzie wszystko ok. Jaka była pomoc w funduszu przy zakupie tych samochodów? No tak jak powiedziałem, stworzyliśmy taki program Ekologiczny Patrol. 480 tysięcy z naszej strony. No, druga połówka to już po stronie policji. No i uważam, że to nie będzie tylko okazjonalne, ale cykliczne. Proszę państwa, samochody przeznaczone są do służby interwencyjnej, patrolowej, do służby związanej z kontrolowaniem pojazdów. Wewnątrz samochodów można wykonywać takie czynności jak kontrola dokumentów osób, rzeczy, sprawdzenia osób i rzeczy w bazach danych, sporządzanie dokumentacji służbowej czy przewożenie osób. Samochody są to hybrydy zasilane trakcją spalinową i elektryczną. Zastosowany jest to silnik spalinowy, iskrowy, rzędowy, czterocylindrowy o mocy 98 koni i silnik elektryczny synchronicznie z magnesami trwałymi o mocy 55 kW. Połączenie tych dwóch jednostek daje nam efekt taki, że samochody charakteryzują się niskim spalaniem w trakcie eksploatacji i niską emisją CO2. 100 koni to dzisiaj jest niewiele, natomiast jak to jest odczuwalne, jeżeli chodzi o połączenie tych dwóch jednostek napędowych? Samochód z postoju zaczyna pracę na trakcji elektrycznej. Natomiast w momencie, kiedy użytkownik ma taką konieczność i naciska pedał przyspieszenia, to wtedy włącza się jednostka spalinowa, silnik staje, samochód staje się bardziej dynamiczny i umożliwia dzięki temu wykonanie postawionych przed policjantami zadań. Bardziej przewiduje pan ten samochód do patroli dzielnicowych czy do ruchu drogowego? Nasz samochód jest dedykowany dla służby prewencji. Natomiast z tego tytułu, że zastosowana jest tutaj hybryda, samochód jest dedykowany, bardzo dobrze sprawdza się dla służby dzielnicowej, dla służby obchodowej, tam gdzie trzeba często zatrzymać pojazd, często ruszać tym pojazdem, szczególnie w terenach zurbanizowanych, gdzie jednostka trakcyjna elektryczna zasilana trakcją
akumulatorem trakcyjnym elektrycznym jest w pełni wykorzystywany. Przepraszam.